Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza Pani podbija świat, angielski dla seniorów. Part 54. No to dzisiaj w ramach nauki znaków ręcznych nauczmy się, jak sygnalizować psu różne rzeczy. Zacznijmy od takiego prostego down, które już znamy. I to będzie po polsku leżeć. I teraz jak powiemy do psa leżysz, jesteś na dole? You are down. You are down. Ale to jest tylko odnośnie odpowiedzi na taką komendę. Poza tym leżeć będzie nazywało się inaczej. A teraz jak pochwalić psa? Pamiętamy różne pochwały. Jak pochwalić psa i powiedzieć, że tak ładnie leży? Good job! Good job! Można też powiedzieć good albo very good, ale najpopularniejsze będzie good job. To przeczytajmy całe. Good job, you are down. Good job, you are down. Interesting. Interesting. I kolejna komenda wymawia się stay, a w bezokoliczniku potrzebujemy to słówko to, czyli razem to będzie zostawać albo zostać. Powtórzmy dwa razy. To stay. To stay. To teraz jak powiedzieć psu zostań? Stay. Stay. I teraz już możemy zrozumieć ten obrazek bez tłumaczenia. To teraz jak powiedzieć do psa zostajesz? W tej chwili zostajesz. No więc w tej chwili zostajesz tworzymy poprzez ty jesteś, you are, dodajemy słówko stay. I do tego dodajemy końcówkę ing. No i to zebrane do kupy razem, ty w tej chwili zostajesz, czyli you are staying. You are staying. A jak pochwalić pieska, że zostaje tak ładnie? Good job, you are staying. Good job, you are staying. Interesting. Interesting. Znamy już to słowo sit. Przetłumaczylibyśmy je siedź. Nie siadaj, pamiętamy, tylko siedź. Jakby było siadaj. No więc pamiętamy, że to sit to jest siedzieć, więc siedź to by było polecenie. Natomiast jak mamy sit down, to skreślimy słówko to i mamy siadaj albo usiądź. I po polsku byśmy powiedzieli do psa siad, natomiast po angielsku sit, czyli siedź. Powiedzmy dwa razy. Sit. Sit. Takie miękkie e. No i teraz jak powiemy do psa siedzisz, w tej chwili siedzisz. No i znowu bierzemy ty jesteś, dodajemy słówko sit i końcówkę ing i to wszystko razem daje nam jako wynik you are sitting. Widzimy, że się podwaja nam litera T. Na razie to przyjmujemy na wiarę, kiedyś sobie to wytłumaczymy, a teraz powtórzmy dwa razy to zdanie. You are sitting, miękkie i. You are sitting. To teraz jak pochwalić psa, że tak ładnie siedzi? Good job. You are sitting. Good job. You are sitting. I teraz pamiętamy, że chcemy nauczyć się poprzez język angielski czegoś nowego o świecie, ale także dzięki temu samego języka przez te okulary. Więc spróbujmy nauczyć się tych gestów dla psa.
Przeczytajmy najpierw od lewej u góry dwa razy. Sit. Sit. Stay. Stay. Down. Down. I wciśnijmy guziczek przerwy i przyjrzyjmy się tym gestom, żeby je umieć rozpoznać bez podpisu. No i teraz starsza pani wciska guziczek przerwy i próbuje własnych sił. Próbuje sama powiedzieć do psa poprawnie. I zaczynamy od góry, od lewej. Down. Down. Sit. Sit. Stay. Stay. Interesting. Interesting. Kolejne wyrażenie to iść do domu. To go home. Powtórzmy to słowo dwa razy. Home. Home. I to iść do swojego domu, własnego. Tu widzimy dziecko wchodzi do domu. Ale także w chrześcijańskiej kulturze mówi się o osobach, które zmarły, że też poszły do domu, do Pana, do Boga. Powtórzmy dwa razy. To go home. To go home. To teraz jakby te dzieci powiedziały do tej dziewczynki, że ty idziesz do domu w tej chwili. Polski nie potrzebuje, ty angielski potrzebuje. No więc jak to jest w tej chwili? No to jest you are. Później mamy to wyrażenie go home. Ale do go musimy tutaj dodać końcówkę ing. I to razem wszystko wychodzi jako you are going home. Czyli ty w tej chwili idziesz do domu. To powtórzmy to dwa razy. You are going home. You are going home. No to teraz starsza pani rozkaże psu, żeby szedł do domu. Go home. Go home. A jak pochwalić pieska, że tak ładnie idzie do domu? Good job. You are going home. Good job. You are going home. Interesting. Interesting. I kolejnym słowem po angielsku jest to follow, które po polsku tłumaczymy poprzez wyrażenie. Więc to follow to będzie iść za, podążać za. Przeczytajmy to słowo dwa razy. To follow. To follow. I teraz po polsku byśmy powiedzieli do psa do nogi albo idź za mną. I teraz po angielsku to będzie, powtórzmy dwa razy, follow, follow. I jak pochwalić pieska, że tak ładnie podąża za nami. Good job, you are following. Good job, you are following. Interesting, interesting. I ostatni rozkaz do pieska to będzie mów, przemawiaj i to będzie to speak. Powtórzmy dwa razy długie i, miękkie i. To speak. To speak. I po polsku byśmy powiedzieli szczekaj albo daj głos, a po angielsku będzie speak. Speak. I jak pochwalić pieska, że tak ładnie szczeka. Good job, you are speaking. Good job, you are speaking. Interesting, interesting. No i pamiętamy, że chcemy się czegoś nauczyć poprzez język, a tym samym nauczyć się lepiej języka. Więc spróbujmy naszych sił, rozkazując psu po angielsku. I czytamy od lewej. Follow.
follow. Go home. Go home. Speak. Speak. I żeby się nauczyć tych gestów i porównać je jedno z drugim, wciskamy guziczek przerwy. I starsza pani wciska guziczek przerwy i próbuje własnych sił. I czytamy od góry follow, follow. I na dole od lewej speak, speak. Go home, go home. I przeczytajmy sobie wszystko, zaczynając od góry od lewej. Sit, sit. Stay, stay. Down, down. Follow, follow. Go home, go home. Speak, speak. A wciśnijmy guziczek przerwy i sprawdźmy, co zapamiętaliśmy sobie z sygnalizacji na lotnisku. I zaczynamy od góry, od lewej, dwa razy. Start the engines. Start the engines. Move ahead. Move ahead. All clear. All clear. This way. This way. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Slow down. Slow down. Stop. Stop. Congratulations. Congratulations. No to się na tym dzisiaj zatrzymamy i zapraszam do następnej przygody.